Doda zmartwiła fanów na roztańczonym. Usłyszeli niepokojące słowa. Nie wróżą nic dobrego. Doda zaśpiewała podczas koncertu roztańczony bgę narodowy. Jak zwykle po mistrzowsku. Jest jednak coś, co zaniepokoiło jej fanów. W tle Dariusz Pachut. Roztańczony narodowy 2024. Zakończenie lata. 28 września bgę narodowy stał się stolicą muzyki dance, latino, rapu, disco i muzyki elektronicznej. Na scenie wystąpili m.in. Doda, Skolim, Vixen, Boys, Akcent z Zenkiem Martyniukiem czy Jacek Stachurski, który świętował swoje 30-lecie. Widzowie zobaczyli także Niespodziankę, czyli grupę, która zrobiła furorę megahitem Italo Disco. Mowa oczywiście o The Colors. To oni otworzyli wielkie widowisko Polsatu. Gdzie i do której godziny transmisja z BG Narodowego? 8. edycja imprezy była bardzo apetyczna, a topowe gwiazdy sprawiły, że sobotni wieczór stał pod znakiem niezapomnianej zabawy. Prowadzący otworzyli wydarzenie o godzinie 19:55. Wtedy też rozpoczęła się transmisja na antenie Polsatu. Później przeniesiono ją do stacji Polo TV. Wśród gwiazd była Doda, która w mistrzowski sposób odśpiewała swoje hity. Najpierw wykonała szansę, a po niespełna godzinie ponownie pojawiła się na scenie. Tym razem z medlejem przebojów z płyty Akwaria i hitem Lata nim zajdzie słońce. Jednak jest coś, co zaniepokoiło jej fanów. Roztańczony narodowy. Doda zaniepokoiła fanów. Doda w dwóch fryzurach i podczas dwóch wejść pojawiła się na scenie roztańczonego narodowego. Podczas drugiego wejścia piosenkarka zaniepokoiła swoich wielbicieli, bo wyraźnie usłyszeli, że zmieniła słowa piosenki fakelowe, o czym na gorąco pisali w komentarzach w mediach społecznościowych. Oryginalnie w refrenie słyszymy "I'll always give my heart to you", zawsze dam ci swoje serce, a na Stadionie Narodowym zaśpiewała "Last time I give my heart to you", ostatni raz oddaję ci swoje serce. Fani zamarli, bo zapewne mają w pamięci niedawny kryzys między Dodą a Dariuszem Pachutem. Zresztą bardzo personalnie odebrali taką zmianę tekstu. W końcu jaki byłby inny powód modyfikacji przesłania? Pojawiły się głosy, że taka zmiana u zawsze perfekcyjnej wokalistki nie może wróżyć niczego dobrego. Chyba Doda ma kryzys z Pachutem. Zwróciliście uwagę, że Doda zmieniła tekst, tak jakby chciała nam coś przekazać? Mam nadzieję, że u niej i Darka wszystko dobrze. Zmartwiłam się, czytamy w sekcji komentarzy na stronach Polsatu w mediach społecznościowych. Ciekawe, co stało za zmianą tego konkretnego fragmentu.